Dzień dobry, w śniadaniu z mistrzem, jak zawsze z radością i przyjemnością. Witamy pana Krzysztofa Burnetko. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień dobry. No, to już któraś z pańskich książek napisanych w duecie z Witoldem Beresiem, a tym razem przenosimy się w świat Andrzeja i Krystyny, Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz. Ja na początku naszej rozmowy pozwolę sobie na taką krótką dygresję. Mamy ostatnie dni wiosny 2020 roku, przedpandemiczne. My z uczniami naszej szkoły jesteśmy wtedy w pawilonie Czapskiego na spotkaniu z świętej pamięci Adamem Zagajewskim, a dwa stoły dalej siedzą dwaj panowie, pan Witold i pan Krzysztof, i rozmawiają właśnie z Krystyną Zachwatowicz o tej książce. Czym dla Krystyny... Pamiętam. Czym dla Krystyny Zachwatowicz, ale także i dla autorów, i dla Andrzeja Wajdy świętej pamięci, jest pawilon Czapskiego? To jest jedno z wielu dzieł życia pana Andrzeja i pani Krystyny, ale myślę, że ona szczególne znaczenie takich czysto ludzkich powodów. Otóż Józef Czapski był ich wielkim przyjacielem, a ten wspaniały malarz, pisarz, a przede wszystkim, a także człowiek, który był świadkiem w zasadzie całego XX wieku i jego najtragiczniejszych momentów. Takim symbolem jest to, że on przecież przetrwał internowanie oficerów polskich po 17 września 1939 roku w sowieckiej Rosji i jego koledzy zostali zamordowani tym, co umownie się teraz nazywa mordem katyńskim, a on potem przez generała Andersa został wyznaczony jako oficer do sprawdzenia, co się stało z tymi ludźmi, i objechał całą Rosję sowiecką wtedy w ich poszukiwaniu, tych swoich towarzyszy. Potem z armią Andersa trafił przez Włochy na zachód właśnie i przyczynił się do stworzenia paryskiej kultury, czyli jednego z najważniejszego pisma polskiej emigracji politycznej. A ponadto, zważywszy na swoje koneksje rodzinne na Zachodzie, był z wielkiego arystokratycznego rodu i miał, jego krewnymi po prostu byli arystokraci we Francji, w Austrii, w Niemczech. Był bardzo wpływową osobą jako taki ambasador sprawy polskiej na Zachodzie. A ponadto, po ludzku biorąc, wszyscy, którzy go spotkali, mówił, że był człowiekiem niebywale ciepłym, po prostu dobrym. Krystyna Zachwatowicz i Andrzej Wajda, kiedy go poznali w Paryżu, on całe życie spędził na emigracji do Polski, już nie wrócił po wojnie, więc oni się w nim, jak mówi pani Krystyna, po prostu zakochali i postanowili to jego dzieło jakoś w Polsce przybliżyć. On przez cały okres Polski komunistycznej był objęty zapisem cenzury. Próbowano robić jego wystawy, ale doszło do tego dopiero pod koniec PRL-u. No i najpierw pojawił się pomysł, żeby sprowadzić spod Paryża, z Maison Lafitte, Domu Kultury, jego pokój, który był bardzo charakterystyczny, bo w zasadzie to była taka klitka niewielka, pełna książek, bardzo prostego umeblowania, i sprowadzono ten pokój, przeniesiono niemal jeden do jednego, odtworzono ten pokój w Muzeum Narodowym w Krakowie, a potem wymyśliła pani Krystyna z panem Andrzejem, żeby zrobić pawilon Czapskiego, czyli po prostu poświęcone mu muzeum, i udało się to zrobić. Wybudowano piękny architektonicznie skądinąd budynek przy ulicy Piłsudskiego i tam zgromadzono wiele jego obrazów, pokazano jego drogę życiową, bardzo urozmaiconą. Są jego książki, są książki na jego temat. Jest francuska kawiarenka, w której można zjeść croissanty, napić się dobrej kawy. Więc jest taka atmosfera rzeczywiście przybliżająca Józefa Czapskiego. No i jest to jedno z tych dzieł obywatelskich małżeństwa Wajdów,
którymi oni oczywiście mogą się dzisiaj bardzo, bardzo poszczycić. Tak jak pan powiedział, Józef Czapski był człowiekiem wielu wymiarów, nie tylko wysokiego wzrostu i niebywałego dziennika, który spisywał przez całe swoje życie. Ale wspominam o Józefie Czapskim i o jego wielowymiarowości, dlatego że taką osobą o wielu wymiarach, ale wielokrotnie nam nieznanych, jest właśnie żona Andrzeja Wajdy, pani Krystyna Zachwatowicz. Bo i w pana książce, w tych poszczególnych rozdziałach, ta wielowarstwowość jej osoby, też wielość talentów, którymi obdarza innych ludzi. Jednym z tych talentów jest właśnie wystawa stała w pawilonie Czapskiego. No to gdzieś nam to umyka. Ta książka ma tą swoją siłę przez to, że przypomina o tym. Jakie są właśnie strony pańskiej książki z tej opowieści o wielu, wielu talentach Krystyny Zachwatowicz? Krystyna Zachwatowicz kojarzy się, albo w każdym razie może się kojarzyć głównie w swojej roli scenografa. Ona przecież robiła scenografię do wielu spektakli, które Andrzej Wajda reżyserował, robiła scenografię do wielu jego filmów i rzeczywiście jest tym znakomita. Jej jakby sposób patrzenia na świat, umiejętność dostrzegania drobiazgów, detali, umiejętność badania stylu epoki, który ma być oddany, jest nieprawdopodobna, ale jest też znana ze swojej gry aktorskiej. Występowała przecież w Pannach z Wilka u Andrzeja Wajdy, występowała w Człowieku z Marmuru, więc to też nie jest przypadek i rzeczywiście te jej role są bardzo charakterystyczne i dotyczą zwykle postaci bardzo trudnych do zagrania. To też trzeba, o tym też trzeba powiedzieć. A jest, to się wzięło stąd, że Andrzej Wajda poznał ją w Piwnicy pod Baranami, w wielkim miejscu kultury Krakowa przede wszystkim, ale też Polski oczywiście. Ona powszechnie może być znana tym, którzy jakoś tam o tą piwnicę, o twórczość piwnicy się otarli, z taką piosenką "Taka głupia, to ja już nie jestem", która jest jednym z takich, no trudno mówić o przebojach, ale sztandarowych utworach Piwnicy pod Baranami. Dość powiedzieć, że ta historia ich poznania też pokazuje jej aktorski talent. Otóż przyszedł kiedyś Andrzej Wajda na spektakl Piwnicy i w tym spektaklu na początku występowała piosenkarka z burzą rudych włosów, która śpiewała jakąś przejmująco tragiczną pieśń. No więc Andrzej Wajda to wysłuchał. A ostatnim punktem programu był występ innej piosenkarki, brunetki tym razem, która śpiewała pieśń bardzo wesołą, frywolną, jak to w piwnicy bywało. No i Andrzej Wajda, tradycją tych spektakli piwnicznych było to, że na zakończenie wszyscy siadali w piwnicznym barze, pili wódeczkę, żartowali, komentowali, rozmawiali, bawili się długo, długo do nocy, do rana w zasadzie, do rana, przecież piwniczne spektakle kończyły się często wyjściem publiczności i aktorów na krakowski rynek o świcie już i w ten sposób wieńczeniem tego święta. I Andrzej Wajda zauważył właśnie tę brunetkę siedzącą przy stoliku z Piotrem Skrzyneckim, szefem, założycielem i dobrym duchem piwnicy. Podszedł, zaczął mówić Piotrowi, że no, tutaj komplementować wspaniały występ. Mówi, ale podobała mi się jeszcze ta ruda. No i w tym momencie oczywiście Piotr Czynecki wybuchnął śmiechem i mówi, ale to jest ta sama. Otóż okazało się, że w obu tych wcieleniach, tragicznym, rudym i frywolnym, czarnym brunetki, występowała Krystyna Zachwatowicz i reżyser, podkreślmy to, Andrzej Wajda, nie skojarzył tych dwóch postaci. No więc to jest kolejny talent pani Krystyny, talent piosenkarski. No ale nie sposób to powiedzieć, i to widać w tej książce, w zasadzie taki był jej cel i Andrzej Wajda
myślę, miał taki zamiar, kiedy nam zaproponował napisanie o nich pod takim kątem, to jest jej talent obywatelski. Ona ma nieprawdopodobną siłę przebicia, jeśli chodzi o forsowanie różnych spraw publicznych. Jest członkiem Rady Programowej Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Ona motywowała Andrzeja Wajdę do tego, żeby w Warszawie zrobić taki rodzaj rotundy poświęconej Powstaniu Warszawskiemu. Ona brała udział w Powstaniu Warszawskim jako nastolatka, jako dziewczyna młoda. Była łączniczką i ta pamięć o powstaniu jest w niej bardzo, bardzo silna. Jest dziś wśród wąskiego niestety grona jednej z niewielu żołnierzy Powstania Warszawskiego. Przepraszam, ona by mnie strasznie okrzyczała za ten feminatyzm, nie znosi feminatywów i słowo powstanki ją doprowadza do szewskiej pasji. Ona była powstańcem warszawskim, więc ta jej pasja społeczna jest bardzo, bardzo silna i piękna w sumie. Piękna. Dość powiedzieć, że kiedy w Krakowie były kilka lat temu manifestacje w obronie niezależności władzy sądowniczej, to oczywiście mimo zimna, mimo śniegu, wiatru, Krystyna Zachwatowicz się na nich pojawiała. Mówiła do ludzi, mówiła, że chociażby taka słynna scena spod gmachu krakowskich sądów, kiedy to przyszła, weszła tam na te schody prowadzące do tego gmachu i powiedziała, że jej mąż Andrzej zrobił kiedyś film o Solidarności, zrobił Człowieka z marmuru, potem Człowieka z żelaza, potem zrobił film o Lechu Wałęsie, Człowiek z nadziei i jest pewna, że dzisiaj zrobiłby film o was, o tych ludziach, którzy bronią niezależności sądów w Polsce. Tak jak pan opowiedział i przypomniał te postawy Krystyny Zachwatowicz, o których mówimy, takie proobywatelskie, związane z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego, z aktywnością obywatelską, trochę jak w piosence Wojtka Młynarskiego, róbmy swoje, zbudujmy jakąś fundację, zbudujmy jakąś instytucję. I właśnie do tego budowania różnych fundacji, różnych instytucji chciałem powrócić, bo w pańskiej książce pojawia się jeszcze jedno krakowskie miejsce, położone centralnie naprzeciwko Wawelu. Miejsce związane z nagrodą, którą otrzymał Andrzej Wajda, którą właśnie i pani Krystyna, i pan Andrzej w niezwykły sposób zagospodarowali, odkrywając także dla zwiedzających te pamiątki, które znajdowały się w Muzeum Narodowym w Krakowie, a związane były z podróżami z przełomu wieku XIX i XX do Japonii. Jak to powstawanie Centrum Sztuki Japońskiej w książce, którą państwo napisali, opowiadała panom Krystyna Zachwatowicz? To jest zupełnie nieprawdopodobna historia, bo ona się zaczęła znowu w PRL-u, w systemie, w którym nie było niczego, była gospodarka niedoboru, żadne większe wizje. Wszystkie większe wizje wydawały się realne, zarówno z powodów politycznych, jak i z powodów gospodarczych, braku pieniędzy, braku technologii. A tu nagle Andrzej Wajda wymyślił, że żeby dostał za swoją Japonię bardzo pokaźną nagrodę, pokaźną finansowo, zdrowo, i stwierdził, że przekaże tę nagrodę na w Krakowie Centrum Kultury Japońskiej, która będzie przybliżać kolekcję sztuki, którą zgromadził no właśnie przed wojną Felix Manga-Jasieński, taki krakowski kolekcjoner, uważany przez wielu za lekko zwariowanego, no bo któż nagle w Polsce kultura japońska, kompletnie inny krąg cywilizacyjny niemalże. Wajda zachwycił się tą sztuką, zobaczył ją jeszcze w czasie okupacji, kiedy Niemcy pozwolili. No, Japonia była wtedy sojusznikiem Niemiec w ramach państw osi, pokazać sztukę japońską w krakowskich sukiennicach
Wajda się tym zachwycił, zapamiętał to i pod koniec lat 80. zmyślił, żeby zbudować w Krakowie muzeum poświęcone sztuce japońskiej, którą ta kolekcja Mangi Jasińskiego trafiła do Muzeum Narodowego, jak pan wspomniał, ale oczywiście nie była tam praktycznie pokazywana, ona zalegała w piwnicach i chociaż była wielkim skarbem, jest wielkim skarbem, no to cóż nam ze sztuki, która leży zapakowana w jakieś tam kartony i pudła w muzealnych piwnicach. Wajda wymyślił, że zbuduje na drugiej stronie Wisły, vis-a-vis Wawelu, w dzielnicy, która na dodatek uchodziła w Krakowie za dość podejrzaną i mało atrakcyjną. Dzielnica Dębniki, ona przeszła do literatury polskiej w takim utworze Moralność pani Dulskiej, kiedy to krakowska mieszczka wysyła swojego męża po jednej z małżeńskich kłótni właśnie na Dębniki. Tam to naprawdę było podejrzane miejsce i rzadko kto z Krakowa, tego poważnego Krakowa, tam się zapuszcza. Wajda wymyślił dziwną rzecz, budowanie muzeum w Dębnikach, wyposażenie go w kolekcję sztuki japońskiej i wpadł na pomysł, żeby to muzeum robił Japończyk. Przez swoje znajomości, konekcje w Japonii zaproponował to jednemu z najsłynniejszych japońskich architektów. Ten się zgodził i rzeczywiście jego projekt, który w pewnym sensie nawiązuje i do Wisły, która płynie obok, u stóp tego muzeum i do miejsca, wspaniale wpisuje się w ten klimat Dębnik i Wiślanego Brzegu. Rzeczywiście takie muzeum powstało, ono zostało zrobione polsko-japońskimi wykonawcami. Górale z Zakopanego robili bardzo skomplikowany technicznie dach, który ma kształt takiej wiślanej fali. Powstało muzeum, pieniądze dał na to Wajda. Państwo Wajdowie kwestowali, żeby brakujące środki w Japonii jeszcze jakoś zebrać. Między innymi pomogli japońscy kolejarze, którzy zafascynowani Solidarnością zaproponowali, żeby tę kwestę robić w japońskim metrze, które jest bardzo tłoczne i przewala się przez nie, w tokijskim metrze, przewala się przez nie miliony ludzi. Muzeum powstało. Co ciekawe, Krystyna Wajda uparła się, Krystyna Zachwatowicz-Wajdowa uparła się, żeby ono miało formułę też w Polsce nieznaną. Mianowicie tam ważną częścią tego muzeum jest kawiarnia, czy też kawiarnia japońska, do której może wejść każdy, nie musi kupować biletu, można przyjść tylko na kawę do tej kawiarni i dopiero później ewentualnie idzie się do muzeum. Chodzi o to, żeby to muzeum stało się miejscem jak najbardziej otwartym, jak najbardziej przyjaznym ludziom. Nie żeby kawę można było wypić dopiero po zakupieniu biletu, ale po prostu każdy może z ulicy tam wejść. I rzecz jest nieprawdopodobna. Oczywiście te Dębniki się teraz potwornie zmieniły. One stały się już ważnym punktem na mapie Krakowa, jak cały drugi brzeg Wisły, ale w tej japońskiej restauracji, zresztą ze znakomitą kuchnią, japońską oczywiście, i wcale nie tak drogą, jest zawsze tłum ludzi. Przychodzą ludzie z drugiego brzegu Wisły, no to jednak trzeba przebyć jakieś dobre prawie że kilometr i wstępują do tego, w ten sposób też chłoną japońską kulturę w postaci herbaty japońskiej, której można się tam napić, japońskich potraw śniadaniowych i obiadowych. Też ta manga obrosła poza wystawami stałą i czasowymi, które tam są cały czas organizowane, obrosła też szkołę języka japońskiego i częścią tej, no w zasadzie tego miejsca jest też archiwum Andrzeja Wajdy w takim pawilonie tuż przy fundacji manga, czy Muzeum Manga. Zebrano pozostałe po Andrzeju Wajdy, no właśnie, dzienniki
są tam książki mu, na jego temat, są meble z jego gabinetu. No więc też w tym sensie dalej Wajda jest tam, Andrzej Wajda jest tam obecny. Wspomnieliśmy już, odwołując się do pańskiej książki, o dwóch miejscach związanych i z Krystyną Zachwatowicz i z Andrzejem Wajdą, o pawilonie Czapskiego i o Centrum Sztuki Japońskiej, ale w tym mieście, które jest pana miastem chyba ukochanym, Krakowie, i z którym pan jest ściśle związany, pojawia się jeszcze jeden pawilon wynikający z inspiracji dwójki bohaterów pańskiej książki, a punktem odniesienia dla tego pomysłu był autor Wesela Stanisław Wyspiański. U Andrzeja Wajdy i chyba u Krystyny Zachwatowicz fascynacja Wyspiańskim jest niezwykła. Tak, oczywiście to wynika, no jest Wesele. Wesele, film, który oparty na tekście Wyspiańskiego, nieprawdopodobny, ale też Andrzej Wajda, trzeba przypomnieć, robił spektakle oparte na dramatach Wyspiańskiego, a na dodatek ten Wyspiański jest przecież malarzem, jest przecież witrażystą i to w tym wszystkim, w tym pawilonie Wyspiańskiego, który jest, został wybudowany no, w centralnym punkcie miasta, bo przy ulicy Grodzkiej i tuż obok krakowskiego magistratu, budynku Rady Miasta, jest brawurowy pod względem architektonicznym. To jest też kolejny taki hołd złożony przez Wajdów Wyspiańskiemu. Szczęśliwie ten Wyspiański jakoś teraz wraca. Znowu się zaczyna o nim mówić, znowu zaczyna się oglądać jego obrazy. Obok, tuż obok pawilonu Wyspiańskiego jest kościół ojców franciszkanów, ze słynnym witrażem Wyspiańskiego Bóg Ojciec, którym gra świateł chociażby wykorzystana przez Wyspiańskiego jest nieprawdopodobna. Zupełnie inaczej te witraże wyglądają w zależności od por dnia, w którym się je ogląda. No więc ten Wyspiański jest bardzo, bardzo u Wajdów rzeczywiście silny. No i właśnie to jest to, że oni jak wpadli na jakąś inspirację, jak coś ich, mówiąc kolokwialnie, nakręciło, to próbowali to przekuć w jakieś kolejne artystyczne dzieło, artystyczną inicjatywę, czy obywatelską inicjatywę i pozostawili po sobie multum takich rzeczy, w tym właśnie Wyspiańskiego. Moje ostatnie pytanie wiąże się z tym, że na chwilę opuścimy Kraków i to za inspiracją sztuki. Andrzej Wajda stworzył taki film, który był jego osobistym hołdem dla jego ulubionego malarza. W tym filmie wkład i perspektywa jakby uzupełniania tematu przez Krystynę Zachwatowicz jest bardzo widoczna. To film Powidoki, poświęcony Strzemińskiemu. No, ale żona Strzemińskiego, także artystka, pani Kobro, to jest coś zupełnie nowego w sztuce. Przenosimy się do Łodzi, bo prace ich nie wszystkie się zachowały, te, które są dostępne. Dostępne są w Muzeum Sztuki Nowoczesnej właśnie w mieście Łodzi. W Łodzi, w której Andrzej Wajda stworzył ten niezwykły film, jakim była Ziemia Obiecana. Więc mamy Łódź i mamy to określenie Powidoki, które jakąś klamrą spina też naszą rozmowę. Czy ta książka, którą pan z panem Witoldem napisali, właśnie Późne obowiązki, Andrzej i Krystyna, to jest rodzaj takich wajdowsko-zachwatowiczowskich powidoków? No, bardzo, bardzo byśmy chcieli, żeby to taką rolę miało. Nawet w pewnej warstwie takiej metaforycznej można powiedzieć, że te powidoki wajdowskie polegają na ogromnej, bardzo szerokiej skali zainteresowań. Jest to takie flesze, które oni rzucali w różnych miastach, w różnych dziedzinach sztuki, w różnych dziedzinach no, w ogóle życia publicznego. Skoro mówimy już o Kobro, przecież oni też wpadli na pomysł, żeby w Łodzi właśnie zrobić park jej rzeźbami. Więc ta
aktywność w dobrym sensie tego słowa, jakieś takie zaangażowanie, rozmaite inicjatywy, z których jedne wychodzą, inne nie wychodzą. Andrzej Wajda mówił nam, że kiedyś próbował podliczyć swoje pomysły, które nie zostały zrealizowane. Wyobraźcie sobie, człowiek o światowym nazwisku, człowiek z wielkimi możliwościami, z możliwością zdobycia sporych pieniędzy, okazuje się, że wcale nie wszystkie jego idee były przyjmowane i dało je się zrealizować, więc a mimo to on cały czas i podobnie jak teraz pani Krystyna, która przecież ma ponad 90 lat, a ona codziennie niemal jeździ do Mangi i codziennie w tej wymyśla nowe rzeczy, zapala innych, młodszych do tego, żeby jej w tych realizacjach pomagali. Cały czas jest aktywna i to jest nieprawdopodobne. Krystyna Zachwatowicz razem z Fundacją Andrzeja Wajdy przyznają takie nagrody jego imienia i ostatnio nagrodę taką dostał Jurek Owsiak. Było rzeczą nieprawdopodobną, jak w Mandze, tam jest taka sala amfiteatralna. Ten Owsiak, wulkan energii, a przy nim Krystyna Zachwatowicz, która również w innym nieco stylu, ale wykazuje taką samą energię, jeśli chodzi właśnie o rozmaite rzeczy. Dziękujemy bardzo. O tych rozmaitych rzeczach, o tych powidokach związanych z Krystyną i Andrzejem i o książce Andrzej i Krystyna Późne Obowiązki rozmawialiśmy ze współautorem książki, panem Krzysztofem Burnetko. Za rozmowę, za książkę bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję, pozdrawiam.